по просто да се кува в пиердо и конят. И няма морал. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w kolejnym vlogu Siuzdupci. Słuchajcie, dzisiaj nastąpiło to wielkie spotkanie. W sumie to były chrzciny mojego Watsona, bo spotkał się z wujkiem Markiem i dostał drugie imię, nawet dwuczłonowe, bo został okrzyknięty bandytą Sherlockiem. Także Watson aka bandyta Sherlock daje radę. Ogólnie przespał u wujka na butach pół obiadu. Bardzo mu się spodobały. Nie, ogólnie, znaczy, żeby nie było, tam po prostu to były jedyne buty, które stały, bo reszta miała szturówki, więc postawiliśmy je wyżej, żeby ich nie gryzł. No, ale ogólnie byliśmy dzisiaj na rodzinnym obiadku. I oczywiście padał deszcz, więc taki chrzest dość dosłowny. Jeszcze wychodząc, bo jego ogólnie tak, wszystkie koce, jakie mam, aktualnie służą za jego legowisko. W sensie jeden ma tutaj, drugi ma w pokoju i tak dalej. I brakowało mi jakiegoś takiego małego kocyka. Więc co by dzisiaj za bardzo po drodze nie zmógł, to widzicie, że ja zmokłam. To go zawinęłam w ręcznik. No i zaniosłam go w tym ręczniku tam do tej cioci. No ale on oczywiście łeb wystawia, ale niczym po prostu Obi-Wan Kenobi, co on w tej swojej zasłonce chodził, to właśnie mój pies tak dzisiaj wyglądał, tylko tak łeb wystawiał. Poszłam na obiad trochę wcześniej, żeby się poznał z Kagą, zanim przyjechał Marek z Karolem. No także się poznał z... Jeszcze mu tylko jeden pies w rodzinie został, żeby się zapoznać. W sumie to Luna jest chyba najmłodsza z całej rodzinnej ekipy, więc będą sobie najbliżsi wiekiem. No ale właśnie dzisiaj poznał Kagę, boksera mojego chrzestnego. Też tam trochę za nią pobiegał. W sumie jakoś tak i go polizała i tak spoko relacja między nimi, także jako że mamy zaproszenie już razem na obiad, czy też stwierdziła, że bym właśnie z nim przychodziła, to oni się lepiej też poznają. Więc no i tak najlepszy był motyw, jak Kaga dostała wodę do miski, wiecie, stoi wielki bokser przy misce, pije wodę i nagle ten małego słyszał, że ona pije z tej miski, sruł tam dida do niej, nie? No i on w ogóle odsunął, odgonił od miski, sam se pije, nie? Kaga go tak spojrzała biednie na tą miskę, odwróciła się i se poszła. No, Lisko od żarcia i wylizał całą, chociaż tam żarcia nie było, to po prostu ten to wiecznie by coś jadł. Jest masakra. No i później się pierdyknął u Marka na butach i tak leżał. I się śmiało, że Mark będzie wracał na boso do domu. No, ale spoko zachowywał się, nasikał tylko w kuchni, tak na podłogę. Się bałam, że trochę się sika na dywan, ale nie, on się pilnuje. Muszę przyznać, że pod tym względem to jest naprawdę czysty pies. Także jak najbardziej na plus. Chciałam, żeby się po drodze wysikał, no tak lało, no to nie będę puszczać, nie? Ale ogólnie uczymy się chodzić na smyczy. Tak, ostatnio na działce, w sumie właśnie byliśmy na działce i tak, no... Mogłam go uczyć na smyczy Nancy, ale ona ma dużą smycz, a on ma jeszcze małą obrożę, więc żeby to tam zapiąć, to masakra. On w ogóle będzie, jak już będzie troszkę większy, to będzie oczywiście, że będę chciała, żeby chodził w szelkach, bo jednak szelki są dla mnie wygodniejsze. Moim zdaniem lepiej można kontrolować psa. Z mojego własnego doświadczenia, zresztą no, zdarzało mi się już z niejednym psem chodzić na spacer, więc wiem jak to wygląda. Więc domyślnie chciałem szelki, no ale jest jeszcze troszkę za mały. I ma tą swoją obruszkę, to mówię, a to spróbuję na tej jego obruszce. Byliśmy na działce i była właśnie mała chrzestna z Nemo. I on ma taką smycz, że taką jeszcze, wiecie, rozciągano mi w ogóle, nie? Znaczy taką, co się blokuje. No więc mówię, dobra, to pożyczcie mi tą smycz, ja się z nim przejdę kawałek. No i nie powiem, bo jakoś tak w miarę szedł na tej smyczy. Tylko jak szliśmy w trójkę, to trzy osoby musiały iść przed nim, on musiał iść z tyłu zamykać i sprawdzać, czy wszyscy idą. Co po prostu w wykonaniu takiego małego szkraba jest przeurocze. No a później się okazało, że na działce jest stara smycz Kagi, która pasuje mu właśnie do obroży, a jest normalna, w sensie, wiecie, taka ten. No w sensie cała, a nie, że się... Wiecie o co chodzi, prawda? Proszę powiedzieć, że wiecie o co chodzi. No więc zaczynamy chodzić na pierwsze spacery.
jakieś gdzieś tam czasem wokół bloku jakiś kawałek, coś tam. Nie powiem, bo idzie, aczkolwiek się lubi zatrzymać, lubi się popiszczeć po drodze, bo przecież musi pozwracać na siebie uwagę. Ale nie powiem, nie ma z nim na razie tragedii pod tym względem. No i właśnie dzisiaj go chciałam wziąć na smyczy, ale kurde, no tak padało, że musiałam zawinąć bydlę w koc i zanieść. No akurat w drodze powrotnej nas Marek odwiózł, w sensie Karol nas odwiózł. No to i tak zanim zdążyłam dojść do klatki, to i tak przemokłam i tak, więc jest dzisiaj jakieś oberwanie chmury w Częstochowie. No, więc mamy bandytę Sherlocka. Pies już okrzyknięty, jest okej. W ogóle dzisiaj rano i tutaj bym chciała serdecznie pozdrowić Lansiego i pokazać wam Konga. Tak, chcę wam pokazać Konga. To jest Konga. Wiem, jak to wygląda. A to jest Konga tylko do 9 kilo, później są większe, więc będzie miał też większą. Dzisiaj Okagi się większą bawił. To źle brzmi. W każdym razie w ogóle dzisiaj się obudziłam rano i młody przyniósł mi tak, przyniósł mi piłeczkę w zębach, po czym stwierdził, że nie, że on się jednak piłeczką nie będzie bawił, więc poszedł po misia, przyniósł misia, a właśnie na koniec stwierdził, że on to by sobie pogryzł Konga, więc poszedł po Konga, przyniósł Konga i gryzł Konga. Muszę wam przyznać, że na razie całkiem nieźle kuma a propos tego, żeby nie gryźć jakichś mebli, nie gryźć rąk, nie gryźć stóp, tylko właśnie gryźć jakieś tam zabawki. I tak samo jak w nocy, jak gdzieś tam się przebudzę i widzę, że on nie śpi, to gryzie zabawki i to jest fajne, mam nadzieję, że on tak zostanie. No także ze specjalnymi pozdrowieniami dla Łukasza jest Kong. W ogóle Łukasz mi tłumaczył właśnie zachowanie psa, bo mówię, nie, ja to nie rozumiem facetów. I Łukasz, no przyniósł piłkę, ale żebyś się nie nudziła, to ci zostawił piłkę i poszedł po misia. Później stwierdził, że nie chce się bawić misiem, więc poszedł po Konga, a później leżał ze mną w łóżku i tarmosił misia, więc Łukasz stwierdził, że po prostu stwierdził, żeby misiowi nie było przykro, że gryzie Konga, to wziął znowu misia, nie? Faceci, ich logika. Rozwalające. No. Ogólnie jak pies śpi ze mną w łóżku, to koty też śpią, tylko koty zazwyczaj wtedy śpią na mnie, więc już się coraz bardziej do siebie przyzwyczajają. Jak ktoś jeszcze nie oglądał Overwatcha z Madzią, to zapraszam tam na samym początku. Jest też dość ciekawa historia o tym, jak Watson lizał futrzaka. Co kurwa też strasznie brzmi. No. Co, ja odpalam kompa, nie widzicie w ogóle kompa wyłączonego. Ostatnio, nie wiem, jakoś jak mam czas wolny, to rzadko grywam, raczej się wolę pobawić z psem albo potyrtolić koty. Jestem w trakcie oglądania Iluzji 2, więc niedługo będzie Kina Poleca również z Iluzji 2. I co? I to tyle misiaki. Takie małe info a propos ochrzczenia. No, a nie wiem, czy ja skończyłam o tym kocyku w końcu. Tak, tak, wiem, urwałam wątek. Tak, ale ja go zaniosłam do cioci w ręczniku, a ciocia miała mały, biały kocyk, który był im niepotrzebny, więc właśnie dała, żebym go sobie otuliła takim białym kocykiem, więc już w ogóle tak a propos chrztu, tutaj go Marek ochrzcił, tutaj biały kocyk w formie białego stroju. Po prostu, no. Jest zabawnie z tą moją rodzinką, nie powiem, żeby nie. Także cóż, misiaki, to tyle. Więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mnie widziane, pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!